Dlaczego Witkacy postanowił napisać narkotyki? Dlaczego w 1930 roku? Kiedy się nad tym zastanawiałem, stwierdziłem, że to jest kwestia prozaiczna. W 1929 roku na świecie zaczął się po prostu kryzys gospodarczy, który dosyć szybko przyszedł do Polski. Ludzie przestali dobrze zarabiać, czasami przestali w ogóle zarabiać. No i ograniczali wydatki. Ograniczali wydatki na portrety, które mogli zamówić w jego firmie S.I. Witkiewicz. Ograniczali wydatki na wakacje, czyli nie mogli przyjeżdżać do Zakopanego i wynajmować pokoju w pensjonacie prowadzonym przez jego matkę, w pensjonacie Zośka. Oczywiście to nie są wszystkie powody, dla których Witkacy postanowił to napisać, ale jak okaże się w listach, które Witkacy pisał do żony, do Niny w tym czasie, dlaczego w ogóle pisze narkotyki, to argument jest jeden. Zarobią na tym flotę. Zakopane 21 lipca 1930 roku. Najdroższa moja Nini. Sytuacja finansowa fatalna. Gdyby nie powieść, byłby głód en règle. Piszę na gwałt narkotyki. Na tym zrobię flotę. Skończyłem o alkoholu i zacząłem koko. Twój Staszek.